W dniu dzisiejszym wykonujemy operację feminizacyjną dotyczącą czoła, jak i okolicy podbródka. Charakterystyczne nadmiary kości w okolicy łuków brwiowych bardzo niekorzystnie wpływają na cechy żeńskie, więc będziemy je redukować. Operacja jest o tyle skomplikowana, że wymaga bardzo precyzyjnego dojścia do kości, uwagi na nerwy, nerwy ruchowe, nerwy czuciowe. To bardzo ważne, żeby to zachować. Przyjrzyjcie się, jaki efekt daje. Może to z tego ujęcia będzie bardziej widoczne. Tutaj zapraszam, może z boku będzie widać. Bardzo duże wyniosłości. Celem tej operacji będzie też uniesienie brwi, tak aby poprawić wygląd oka, otworzyć bardziej oko na takie żywsze, bardziej wesołe spojrzenie.